Dobry wieczór. Witamy Państwa na pomarańczowej konferencji prasowej. Ze mną trener drużyny gości, pan Jacek Zieliński. Trenerze, zanim przejdziemy do pytań, poproszę o krótką ocenę tego spotkania. Krótką ocenę tego spotkania. Powinien się właśnie rozwinąć po takim spotkaniu. Natomiast, no cóż, dostaliśmy lekcję futbolu. Legia nas zlała jak chciała, także trzeba pogratulować drużynie Legii. Naprawdę super meczu, zagrali świetnie, nie dali nam praktycznie złapania wiary czy możliwości w to, że może być tu korzystny wynik, więc no co tu mówić, niestety trzeba to przeboleć. Lepiej raz przegrać 0-4 niż parę razy po 0-1, więc postaramy się wyciągnąć wnioski z tego meczu i gramy dalej. Ja wiem, że teraz w szatni jest ciężka atmosfera, głowy pospuszczane. Mogę się wczuć to, co chłopcy czują, także nie było żadnych dyskusji, szukania winnych. My sobie ten temat porozmawiamy. Podniesiemy głowy, jeszcze będziemy grali. Dziękuję. Dziękuję, trenerze, i od razu oddaję głos. Dziękuję, że mamy radioskę, panie trenerze. Dobry wieczór. Mam takie dwa pytania. Po pierwsze, jak pan przygotowywał zespół do tego meczu, bo już od jakiegoś czasu widać, że Legia gra bardzo wysokim pressingiem i dzisiaj też było tak, że w pierwszych minutach bardzo was zdominowali, no i to też poskutkowało tym, że bardzo szybko straciliście te trzy bramki. I drugie pytanie to jest takie, czy tak grająca Cracovia, ta Cracovia taka prezentująca się na dziś, ona ma miejsce, ma szansę zaistnieć w europejskich pucharach, bo cały czas jesteście jeszcze na trzecim miejscu, przynajmniej drugim. No i to jest właśnie cały paradoks tej ligi. No to pierwsze pytanie, które pan mi zadał, jak przygotowywaliśmy się. My zdawaliśmy sobie sprawę, że Legia nasiądzie wysokim pressingiem, przygotowywaliśmy się do tego, natomiast no to nie jest tak, że trzy bramki padły po tym, że Legia nasiada wysokim pressingiem, bo pierwsza bramka rzeczywiście, ale później ta gra się uspokoiła i gdyby Cetnarski trafił to, co miała, mówiłem zawodnikom, że żeby myśleć o korzystnym wyniku na Legii, to trzeba pierwszą sytuację wykorzystać, to być może stawilibyśmy Legii większy opór. Ja nie mówię, że tu by się zmienił bardzo przebieg meczu, bo Legia była rozpędzona, ale być może byśmy stawili większy opór. Natomiast no tak się nie stało, za chwilę druga bramka i można powiedzieć, że nasze sny o czymś tam się skończyły. Natomiast to drugie pytanie, no to cały czas myślę, że wywołujemy dziennikarzy. U nas tam się za bardzo dużo nie mówi o europejskich pucharach. Oczywiście mamy na to szansę, ale uważam, że dla Krakowi to jest jeszcze za wcześnie na europejskie puchary. Mówię o tym od dłuższego czasu. Rok temu ten zespół bronił się jeszcze przed spadkiem. Nagle przez rok czasu przetoczyło się tornado, tsunami i teraz będziemy walczyć o europejskie puchary. Tak się nie da. Te pewne rzeczy trzeba przygotować. Oczywiście to się może wydarzyć, bo to jest jeszcze możliwe. Natomiast ja na chwilę obecną uważam, że my nie mamy przede wszystkim jeszcze zespołu na europejskie puchary. Kołdra jest zdecydowanie za krótka. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Nie ma pytań, więc za chwilę trener Czerczesow. Jesteśmy gotowi. Ze mną trener Stanisław Czerczesow i pan Adam Mieszkowski, który pomoże przy tłumaczeniu. Trenerze, najpierw kilka słów na temat meczu. No, понятно, что после 0-0 в Руси нам надо было обязательно выигрывать, не просто выигрывать, a pokazać хороший футбол. Najważniejsze jest to, że przede wszystkim mieliśmy po meczu z Ruchem nie tylko wygrać, ale pokazać jeszcze dobry futbol. No, wszystko zaplanowane nam udało. Спасибо naszym болельщикам, że opять byli na stadionie. To, co zaplanowaliśmy sobie, to nam się udało. Bardzo dziękujemy kibicom za taktyczne przybycie na stadion. Единственное, что мы не планировали четвертую карточку Ядловца. Jedyna rzecz, której nie mieliśmy w planach, to jest czwarta żółta kartka Tomasza Jodłowca. Proszę. Dzień dobry, powiedziałem Katiaska, panie trenerze. Właśnie o tą czwartą żółtą kartkę chciałem się zapytać. Był pan bardziej zdenerwowany na Tomasza Jodłowca czy na sędziego po tej sytuacji z 83 minut? Na siebie. Na siebie tak naprawdę. To nie przedupredziło go. Że nie uprzedziłem Tomka o takiej możliwości. Zlica nada всегда na siebie. Tak naprawdę zawsze trzeba być złym tylko i wyłącznie na siebie. I trybować siebie. I wymagać od siebie. Po pierwsze. I przede wszystkim wymagać od siebie. Jasne.
a cała reszta to jest nieistotna. W ostatnie время Приович испортил очень много возможностей на забитие голя. У меня есть вопрос, если у вас был какой-то разговор или какой-то специальный с ним тренинг, чтобы эту ситуацию... В последнее время это... Последнее это сегодня было. В остатнем часе игры. То, на мысли, дичай, так? Последних две игры. Ну, во-первых, никто никогда всего не забил. Tak naprawdę to nigdy się nie zdarza tak, że wszystkie bramki, wszystkie okazje wykorzystują. A ważne, że u napadającego jest momenty? Najważniejsze jest to, że u piłkarza takie sytuacje się pojawiają, że on w ogóle ma takie możliwości, żeby strzelać bramki. A естественно, ja z futbolistami rozmawiam i niepośrednio wczoraj rozmawiałem z Приовичем, Николичем i Хамалайном. W rzeczy samej oczywiście rozmawiamy też indywidualnie z piłkarzami. W tym przypadku była rozmowa indywidualna z Николичем, z Приовичем i z Хамалайном. Widzimy, prawidłowo pogovorili. Widać, chyba prawidłowo z nimi porozmawiali w odpowiedni sposób. Najpierw futbolistów trzeba uspokoić. Przede wszystkim piłkarzy trzeba uspokajać. Żeby oni znali, że trener im dowieria i wierzy w ich jakość. Żeby mieli świadomość tego, że trener wierzy im wszystkim, ufa i wierzy w ich jakość piłkarską. I jeśli znajdziesz prawidłowe słowa, получаешь dywidendy. Сегодня дивиденды мы получили. I jeżeli potrafisz do piłkarza dotrzeć odpowiednimi słowami, to jest z tego fajny rezultat i są z tego wyniki. Dywidendy, czyli to coś, jakby korzyść. O, tak. Kolejne pytanie? Proszę jeszcze. Dywidendy. Trenerze, Legia w swojej nie tak dawnej historii miała różnego rodzaju sezony i często przegrywała sezony już na ostatniej prostej. Слушайте, я уже устал от вашего столетнего, что было 100 лет назад, меня не интересует. Меня интересует, что будет. Так, направда, что вы живете какими-то... Я не, уже не хочу отвечать на этот вопрос. Я уже даже не хочу отвечать на это вопрос. Не интересует меня то, что сейчас стало, что он сейчас так не стал от Легии, а не сделал каких-то систему. Займемся мы... пришлостью. То добре, займемся вот, пришлостью. А стоп, стоп, вот мы играли сегодня, есть вопрос по игре. Граличный дичай матч. Через есть какие-то вопросы, дотчемся дичайшего матча? Nie no, mam, mam pytanie odnośnie... Co będzie? Naprawdę nie ma potrzeby mnie pytać o to, co było, czy co będzie. Ja przyszłam po tej konferencji, kiedy ja będę memuary pisać... Przyszedłem na konferencję prasową. Jak zacznę pisać swoje wspomnienia, no to wtedy możemy pogadać. Dobrze, mam... Czy jest pytanie na temat meczu? Mam pytanie odnośnie przyszłości. Dobrze, odnośnie przyszłości. W takim razie, czy sytuacja w szatni jakoś się bardzo zmieniła? Czy piłkarze mają... świadomość tego, że są na ostatniej prostej do tego mistrzostwa i czy za bardzo się nie spalą przed tymi ostatnimi meczami. Ja izwiniaję się, moi futbolisty na idiotów pochodzą? Czy moi piłkarze wyglądają na idiotów? Mogę? Dlatego zadałem to wcześniejsze pytanie, bo wiele razy było tak, że Legia na ostatniej... Ja tutaj jeszcze raz, to nie byli moi futbolisty. Odpowiadam, to nie byli moi piłkarze. Teraz piłkarze Legii są moimi piłkarzami. Ja nie mogę powiedzieć. Nie mogę, nie za bardzo rozumiem, o co panu chodzi tak naprawdę. Prościej tego nie wytłumaczyć. Ja ciebie тогда иди и объясни им. Ты я объясни. To proszę iść do piłkarzy i im to wyjaśnić. Znaczy ja się pana pytam, po prostu jaka jest sytuacja w szatni i to wszystko. Jaka jest sytuacja? Jaka jest sytuacja? A nie думаешь, że сегодня чемпионат закончился, да? Znaczy uważa pan, że oni myślą, że w dniu dzisiejszym już mamy koniec ekstraklasy, koniec mamy... A nie знают, что у нас еще 4 игры. I że oni doskonale wiedzą, że mają jeszcze 4 mecze do rozegrania. Uważa pan, że oni nie potrafią liczyć? Panie trenerze, ja nie siedzę w szatni i nie wiem, jak wygląda ta sytuacja, ale się pana pytam. Czy jest jakieś pytanie dotyczące meczu? Da, jest, jeśli chodzi o prost. Dawaj. A wy by widzieli jednego z graków Krakowi w zestawie Legii? Один игрок Кракови у меня уже играл в Тере Грозный. Я был им очень доволен, Петр Полчек. Всегда играл dobrze. Ну, я, честно говоря, наблюдаю за своими футболистами. Był taki piłkarz z Krakowi, który grał w mojej drużynie w Tereku Grozny, nazywał się Polczak.
ale tak naprawdę interesują mnie i tylko obserwuję piłkarzy swojej drużyny. Po pierwsze. To przede wszystkim. No a jeśli myślą to darzy znowu, ja bym nic tego. A jeżeli nawet byłoby coś takiego, co bym wiedział, to i tak bym nie powiedział. To tajemniczo zakończymy. Jak tylko u ciebie pojawia się idea, почему-то twoja idea становится очень дорогой. Tak, jeżeli tylko masz jakiś pomysł, to ten pomysł się okazuje bardzo, bardzo kosztowny. Поэтому идеи лучше держать при себе. Dlatego te pomysły lepiej mieć u siebie, w swojej głowie. Трансферы, как и деньги, любят тишину. Трансфери, так как pieniądze, bardzo lubią ciszę i dyskrecję. Dziękujemy. Пойду спрашивать у футболистов. Pójdę zapytać się moich piłkarzy. I rozumiem, że pan odpowie, tak? Telefon zostaw, ja ciebie pozwolę. Proszę zostawić numer telefonu, trener do pana zadzwoni. Dziękuję bardzo. Ja przekażę. Dobranoc.